Podczas oficjalnego rozpoczęcia budowy każdy z uczestników mógł podpisać się na listach, które trafiły następnie do kapsuły czasu. Na placu budowy zamurowano kapsułę w pierwszych fundamentach centrum logistycznego. Jest to pierwsze logistyczne centrum tego typu naszej firmy w Europie. Będą się tu krzyżowały szlaki ciężarówek z całej Europy, ponieważ tutaj będą zjeżdżały wszystkie nasze towary. Budowa dopiero się zaczyna, więc ten teren, ten obszar będzie dla nas nabierał coraz większego znaczenia. Inwestycja powstanie obok istniejącego już zakładu produkcyjnego Sanden i zajmie około 6000 m2. Fabrykę z magazynem ma połączyć tunel. My odpowiadamy za budynek, za jego specyfikację techniczną w taki sposób, aby dostosować to do technologii, która będzie w środku. Firma Sanden położona w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej istnieje od 12 lat. Przez ten okres ciągle się rozwija i rozbudowuje. Wszystkie firmy w polkowickiej podstrefie Legnickiej Strefy pięknie się rozwijają. To już jest zjawisko od wielu lat mile obserwowane przez nas. Dzięki temu powstają miejsca pracy. Firma Sanden również się pięknie rozwija. Budowa centrum logistycznego to dobra wiadomość dla mieszkańców Polkowic i pobliskich miejscowości, ponieważ powstanie minimum 18 miejsc pracy.